Znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniach remontowanych w strażnicy, którą żeśmy przejęli od Państwowej Straży Pożarnej. Musimy ją dostosować do własnych potrzeb. W tej chwili dzięki marszałkowi województwa mazowieckiego, urzędowi miasta udało się pozyskać pieniądze na ten remont. I tak jak już wspomniałem, dostosowujemy go do własnych potrzeb. Kiedyś tu, gdy była to komenda powiatowa, to były sypialnie strażaków. W tej chwili przebudowujemy te pomieszczenia na szatnie, które nam są niezbędne, i pomieszczenia magazynowe. W tej konkretnej sali będzie pomieszczenie dla wyczekujące takie, gdy jesteśmy alarmowani dla potrzeb powiatu, gdy wyjadą wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, my przyjeżdżamy. Tak, żeby było gdzie usiąść, posiedzieć i mieć blisko do samochodów, do wyjazdu. Także no, remont jest bardzo potrzebny. Jest to zadanie, które jest to początek zadania, gdyż cały budynek wymaga remontu i nakładów takich już większych niż w tej chwili to robimy. W dalszej kolejności będziemy starać się pozyskać środki na remonty garaży, na wymianę posadzek, remont, malowanie ścian, wymianę centralnego ogrzewania. To jest w tej chwili będzie jedno z priorytetowych zadań, które sobie zarząd jednostki postawił. No wiadomo, że no nie są to środki małe i przy pomocy Urzędu Miasta będziemy starać się pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych środki finansowe na realizację tego celu, a tak jak wspomniałem, już to będą znaczące wydatki. Użytkujemy cały czas strażnicę, zwiększamy swoją bazę, także ulepszamy ją jest coraz lepiej, tak? Gdyż, no, inne potrzeby były dla komendy powiatowej, inne są potrzeby dla nas. Tak jak już wcześniej przy remoncie współfinansowanym przez Leroy Merlin odzyskaliśmy świetlicę dosyć dużą. Czekamy na oferty, ewentualnie pod wynajem, jako salę dydaktyczną, na jakieś szkolenia, konferencje.